Dobra, cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę z przedłużaniem paznokci na formach Quick Shape od FlexiGel, od Elysium. System opiera się na dwóch rodzajach form. Mamy formy po prostu o różnej krzywiźnie aspektu. Ja będę robiła sobie na formach typ pierwszy. I użyję do tego probądu od Elysium bezkwasowego po prostu primera. Tak on wygląda. Oraz dwa rodzaje flexigelu. Mamy milky i beige. Płytkę mam już przygotowaną. Odepchnęłam skórki, wycięłam. I do tego posłużyła mi frezarka Nidrill JD500, którą polecam dla osób początkujących, bo nie ma, po prostu rączka wam nie lata, nie ma jakichś szmerów i nie jest droga, tak się prezentuje, więc dosyć ciężka, jest stabilna. A więc ja teraz odtłuszczę sobie paznokcie. Nałożę rękawiczki i zaraz do was wrócę. Teraz nakładam plamę. Czekam chwilę, niech on odparuje i teraz używam bazy od Ale Paznokcie z kolekcji Fly Molly. Utwardzam w lampie LED-owej 60 sekund. Bazę już mamy nałożoną i ja w tym czasie sobie od razu przygotowałam formę. Są to formy wielokrotnego użytku, więc nie musicie je po pierwszym razie wyrzucać. I ja mam numerek 4, 7, 7, 7 i 10. I tu jest 12 rozmiarów. Przychodzę do was w takim pudełeczku. Teraz możecie je dostać w wielu firmach, na przykład Neonail, chyba Indigo ma i dalej. I macie posegregowane po prostu kieszonki. Te mniejsze klipsy i również te, które są w ostatnich przewrótkach, są chyba po dwa rozmiary. Mi się wydaje, bo nie macie 12 przegródek, a jest 12 rozmiarów. Ale spokojnie dobierzecie, każdy się dobierze rozmiar do własnej płytki. I już się bierzemy za przedłużanie. Ja sobie przygotuję liner w takim małym pojemniczku. Potrzebne wam to będzie, żeby rozpuścić akryl, żeby on był plastyczny i ładnie wam się uformował w formie. Ja używam z Neonail. Troszeczkę. Przeznaczony jest do tego Sleep Liquid, ale nie jest to konieczne, ponieważ możecie spokojnie to zastąpić zwykłym cleanerem do odtłuszczania paznokci. Jak mam przygotowany cleaner, wtedy sięgam po pędzelek do żelu. Jest to numerek 4, ja go kupiłam w sklepie Ale Paznokcie. I moczę go sobie w
ponieważ chcę, żeby to włosie było miękkie i elastyczne, żeby łatwiej mi było rozprowadzać żel po kipsie. Zabiorę sobie suchy bacik, bez głowy oczywiście i odsączam na wiatko. Ja się zdecydowałam dzisiaj na przedłużenie lekcji żelem beige, ponieważ mam ładny kolor i nawet jeśli ktoś pracuje w biurze i nie może mieć wyzywających kolorów paznokci, wtedy polecam się zaopatrzyć w coś takiego, bo nie musicie na to kłaść już dodatkowej hybrydy, to jest delikatny nude kolor. I od razu sobie możecie przedłużyć, pokryć topę, to będzie idealny kolor. Teraz chwytam za tips i nakładam taką małą kuleczkę żelu na kieszonkę. I teraz moczę pędzelek jeszcze w linerze. Odsączam z jednej strony i rozprowadzam go po paznokciu do tej długości, jaką chcę mieć. Przyciskam. Trzeba się dobrze tutaj przykleić, to nic, że wam coś wypływa po bokach. Spokojnie weźmiecie sobie pędzelek namoczony w cleanerze. Ja od razu sobie położę bacik i usuwam wystający. Po 60 sekundach w lampie delikatnie podważamy. Tu jak macie, nie wiem czy to będzie widać, tutaj takie dwa skrzydełka po bokach, to delikatnie odginacie po prostu prawo, lewo i to wam się podważa i ten tips wam ładnie zejdzie. Trzeba się tylko z tym pobawić. I ja przedłużę sobie wszystkie paznokcie, żeby już was nie zanudzać i wrócę i będziemy piłować i nadawać kształt. Po przedłużeniu paznokcie wyglądają tak. Wiem, że jest to nieatrakcyjny widok, niestety no, nie będą jakieś piękne po samym przedłużeniu. Musimy o nie zadbać piłując z góry i na dany kształt.
Ja już jestem po opiłowaniu i opracowaniu ogólnie paznokci przedłużanych na flexi-żelem, na flexi-żelu. I tak jak widzicie, paznokcie prezentują się o wiele lepiej. Mam je zdecydowanie krótsze niż na początku, jak je przedłużałam zaraz. I mają odpowiedni kształt. Są w migdałek. I zawierają tunel i tak zwaną krzywą C oraz aspekt, czyli tutaj to zgięcie. Jest ok, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik i widzicie, jaka jest różnica. Zajmuje to dosłownie z godzinę jedna ręka, ale wiadomo, jak robicie sobie sami, no to musicie dłużej na tym posiedzieć. Tu macie jeszcze nieskończoną rękę, nawet nie zaczętą, bo są krótkie paznokcie, nieopracowane skórki, nic na nich nie robiłam, żebyście mieli porównanie. A oczywiście ja jeszcze je pomaluję i lakier, jakiego mam zamiar użyć, to będzie Poppy Chill z Neonail. I to jest taki kolor. I zwykłe, klasyczne, chcę długie, czerwone paznokcie, ponieważ bez paznokci czuję się po prostu jak kaleka, dlatego niestety muszę mieć cały czas przedłużone, bo nie jestem w stanie wyhodować takich swoich. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!